Witam na kanale Warto Uwagi. Dzisiaj krótkie pogadankowe rozpakowanie mojego nowego routera modelu TP-Link TL-WR841N. Ostatnimi dniami mój wysłużony już leciwy 10-letni, ale kultowy zarazem router Linksysa model WRT54GL odmówił posługi. Co prawda miał taki mały zryw i udało mi się go na chwilę przywrócić do życia, ale to wszystko, co udało mi się z niego wyciągnąć. I dlatego też musiałem rozejrzeć się za czymś nowym, takim skrojonym troszeczkę na moją miarę. Czymś, co nie kosztowałoby jakichś dużych pieniędzy, a zapewniało mi spokojne użytkowanie łącza Wi-Fi. I tutaj mój wybór padł właśnie na model 841, który przekonał mnie do siebie. Po pierwsze standardem N, który obsługuje, a po drugie antenami o skuteczności 5 dB. Mój stary router obsługiwał jeszcze standard G, więc transmisja po Wi-Fi była maksymalnie na poziomie 54 Mbit. Tutaj mamy maksymalną możliwą przepustowość na poziomie 300 Mbit. Dodatkowo tamten wyposażony był w dwie anteny 2-decybelowe, tutaj mam dwie anteny 5-decybelowe, co jest dla mnie dużym plusem, dlatego że mieszkam w bloku z dużej płyty, z dosyć solidnym zbrojeniem i w przypadku, gdy byłem na balkonie albo w ostatnim pokoiku w mieszkaniu, to tam już niestety ten zasięg skuteczny dosyć mocno spadał. Biorąc pod uwagę, że ten wyposażony jest w antenki 5-decybelowe, spodziewam się, że to tłumienie sygnału będzie na dużo mniejszym poziomie. Zresztą sam standard N, też tutaj producent anonsuje, że ma dużo większy zasięg już sam w sobie. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowałem się właśnie na ten model, był fakt, że w moim komputerze stacjonarnym płyta nie jest wyposażona jeszcze w złącze gigabajtowe, więc router, który jest wyposażony w switche setki, w zupełności mi wystarczy. Nie zamierzam jeszcze przez jakiś dłuższy czas wymieniać płyty główne, jeżeli już to będzie to wymiana karty graficznej. No i ostatnim powodem była cena tego urządzenia. Otóż za ten zestaw cech, który tutaj wymieniłem, musimy zapłacić w granicach 65 zł, więc moim zdaniem jest to bardzo atrakcyjna cena i dlatego też skusiłem się na ten określony, na ten konkretny model. Rzućmy też okiem na krótką specyfikację, którą tutaj producent umieścił na boku opakowania. No dobrze, to teraz pokaż kotku, co masz w środku. Otwórzmy go sobie. Zobaczmy, co tam. Zestaw nie jest oczywiście jakiś strasznie bogaty, ale myślę, że sam router może warto i troszeczkę omówić. Powiedzieć, jak wygląda, z jakiego plastiku jest wykonany. Dobra, w środku mamy wytłoczkę. A w wytłoczce znajdują się rzeczy następujące. Płyta ze sterownikami. Papierologia oczywiście. Instrukcja szybkiej instalacji. I sam router z dołączonymi już antenkami. Ale oprócz tego zasilacz i przewód do podłączenia. Zobaczmy jeszcze, jakie wartości ma zasilacz. 9 V i 0,6 A. Dobra, sam router.
No nie powiem, wygląda całkiem estetycznie, fajnie, że ten plastik, z którego jest wykonany, jest matowy. Tutaj mamy jeszcze takie wycięcia, które pewnie mają w zamierzeniu wypuszczać ciepłe powietrze do góry, czyli wentylować. Ten pasek czarny jest wykonany z plastiku o wysokim połysku. O, to teraz pewnie widać. Są tutaj kontrolki, tak jak widzicie, informujące o pracy urządzenia. No fajnie, że nie jest to śliski plastik, tylko taki trochę matowy, więc ten kurz nie będzie aż tak widoczny, nie będzie się też pewnie aż tak bardzo przyklejał. Dwie antenki, tak jak mówiłem, 5-decybelowe. Myślę, że też fajnie, że nie są jakieś strasznie długie. Tutaj ich długość to 17 cm. Dobra, zobaczmy, jak wygląda tył. A na tyle standardowy zestaw portów. Złącze do podłączenia zasilania. Przycisk WPS, służący też do resetowania urządzenia. Oraz dodatkowy przycisk, za pomocą którego możemy wyłączyć samo Wi-Fi. No i to, co najbardziej mi się podoba, czego mi brakowało w starym routerze, to jest przycisk zasilania. No może gdzieś tam kiedyś wychodzimy, czasami na połowę dnia, czasami na cały dzień, to nie ma potrzeby, żeby ten router nam bez potrzeby właśnie pracował, żeby siał nam w eter. No i fajnie też, że znajduje się też przycisk umożliwiający odłączenie samego Wi-Fi. Myślę, że to też należy zaliczyć temu urządzeniu na plus. No dobra, jestem już po pierwszych testach. Jak widać, pobieranie jest na poziomie 44 megabitów na sekundę, czyli całkiem sporo w porównaniu do 10, które miałem na poprzednim routerze. Na wysyłanie nie zwracajcie uwagi, bo ono jest takie, jak fabryka dała. Natomiast jeżeli chodzi na tą wartość, którą mam w przewodzie, to jest to faktycznie tyle, ile dostarcza mój dostawca, czyli 60 megabitów. Więc tutaj ten router, jak widać, spisuje się całkiem ok. Jedynym takim minusem, który ja zauważyłem i który jest minusem dla mnie dosyć znaczącym, to jest fakt, że w tym konkretnym modelu, bo nie wiem, jak jest w pozostałych wersjach wcześniejszych, czy widziałem już, że są wersje jeszcze nowsze, nie V9, tylko V11, to, że antenki nie są odkręcane, ale są przyłączone na stałe. Można je regulować, można nimi obracać w lewo, w prawo, natomiast nie da się ich odkręcić i ewentualnie wymienić na jakieś mocniejsze, jeżeli ktoś by miał takie życzenie. Ogólnie uważam, że router jest za te pieniądze bardzo rozsądną, a nawet powiedziałbym więcej, bardzo dobrą propozycją. Jeżeli ktoś z Was szuka taniego, a dobrego routera, to myślę, że na pewno będzie nim usatysfakcjonowany i będzie z niego zadowolony. To wszystko. Dzięki za obejrzenie. Cześć.